Zbyszku, dlaczego akurat alpaki? Dlaczego założyłeś hodowlę alpak, a nie lam? Bo lamy to lamy, a alpaki to alpaki. I lamy plują, a alpaki tylko czasem plują. I alpaki są kochane, a lamy są mniej kochane. Lamy są droższe. I trudniej się je hoduje i są takie bardziej, bo tak, alpaki generalnie są na futro i do przytulania, a lamy są takie bardziej na, w swoim naturalnym środowisku, one są takie pociągowe, coś tak jak u nas osły, czy tam konie i tak dalej. Także one mają troszkę inną specyfikę. No, alpaki są takie dużo bardziej przyjazne, są mniejsze, mniejsze wymagające, mniej jedzą, no i można je przytulać. Uwaga, to będzie pytanie dosyć ciężkie. Czy pandemia w 2020 roku odcisnęła piętno na psychice alpak? I jak lockdown wpłynął na działalność alpaki ogólnie? Można używać brzydkich słów? Oczywiście. Alpaki mają generalnie wyjebane. Do tego jeszcze z alpaczej krwi są badania i prawdopodobnie teraz się segreguje właśnie przeciwciała przeciwko w ogóle COVID-owi, także alpaki mają już kompletnie mają po prostu wirusa. Jak się zmieni... Także jeżeli chodzi o alpaki, to się w ich życiu za bardzo nie zmieniło. No w życiu alpaki się zmieniło to, że miało być wszystko, a jest mało, w sensie infrastruktura, jakieś prądy, wody i tak dalej, musimy sobie z tym poczekać, gdyż wszyscy chorują, nikt nie ma pieniędzy, znaczy nie ma komu robić i tak dalej, wszyscy się boją. No i ludzie, ale już tak powoli, jak już ten lockdown zaczął się zamykać, no to ewidentnie z tygodnia na tydzień coraz więcej tutaj mieliśmy podglądaczy.
wczoraj, od wczoraj wlepiony w świat telewizora. Obserwuję koncerty na balkonach. Nic nie ma znaczenia. Przestaje istnieć. Osiedlamy wyspy wirtualne, archipelagi. Wysyłamy listy w butelkach po Bacardi. Nic nie ma znaczenia. Kiedy zachodzi słońce i alpaki zmierzają już do swoich alpaczych sypialni, jaka jest ich nocna rutyna i przede wszystkim o czym śnią alpaki?
Alpaki śnią o sianie, które zresztą mają zaraz na wyciągnięcie swojego pyska. Kładą się w takiej pozycji głowa do przodu, nogi pod siebie i śpią. Potem jak się obudzą, to wstają gdzieś w środku nocy i jedzą. Potem znowu śpią. Potem znowu wstają i jedzą, potem znowu śpią i potem znowu wstają i jedzą i potem znowu śpią, a potem się przychodzi rano do nich, daje się im śniadanie, no i znowu jedzą. Mniej więcej tak wygląda alpacza noc.
żyjemy w społeczeństwie, które prowadzi coraz bardziej wirtualne życie. Czy alpaki stanowią dla niektórych odwiedzających taki swoisty chwilowy powrót do obcowania z przyrodą? I czy hodowle alpak będą istniały w świecie przyszłości? Nie dość, że stanowi coś takiego właśnie, to jest, mi się wydaje, nawet rzeczą niezbędną po tym, co obserwuję, a szczególnie po tym, co było widać po tym lockdownie. Właśnie się plują teraz. I widziałem, jak tu przyjeżdżali ci ludzie z miast, bo my tutaj tak na wsi nie czuliśmy tego lockdownu faktycznie, ale jak przyjeżdżali ci ludzie z miast, mogli sobie dotknąć tą alpakę, no to po prostu widać było, jakie to ma zbawienny wpływ na ludzi, na dzieci. Zresztą nie tylko alpaki, bo nawet tutaj z kurami jest po prostu niekiedy szał, jak dzieci zobaczą. I ja jestem o tym święcie przekonany, że miejsca takie jak te muszą istnieć, bo ludzie zwariują i nie da się takich rzeczy poczuć w internecie. Zresztą nawet 2 tygodnie temu był to taki bardzo miły pan, chyba inżynier, z tego co mi opowiadał. I właśnie tak na początku tutaj tak podjechali z dziewczyną czy z żoną, tak nie za bardzo chcieli wejść, myśleli, że to jakiś zoo, coś tam, ale w końcu weszli i dotknął łatki, nie? I dotknął łatki, bo tak, dobra, teraz rozumiem. I stał tak, wiesz, pół godziny, czy tam nawet dłużej, ciężko, bo ten już, już potem długo po prostu dotykał tą alpakę tylko po to i po prostu, no trzeba ją dotknąć. Jak się jej tego nie dotknie, jak się to zobaczy w internecie, to jest zupełnie nie to, można się trochę pośmiać i tak dalej, ale to nie ma tej natury.